No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny, jak widzicie, jesteśmy na parkingu wypożyczalni Abacus, skąd zabieram na testy kolejny samochód. Tym razem będzie to Citroen Cactus, widoczny za mną. Zatem co? No standardowo zainteresowanych zapraszam na pierwsze wrażenia z jazdy tym samochodem. No dobra, pierwsza rzecz, która mi się podoba w tym samochodzie, to to, że jest on, ma pilota radiowego. Okej. Okay. Rzucimy sobie gdzieś tu. Klikamy start. I nic się nie dzieje. Okej. Okay. Sprzęgiełko. Teraz działa. Dzieje się zdecydowanie więcej. Oczywiście widzę tu już całkiem sporo podobieństw do samochodu, który miałem ostatnio, czyli do Peugeota 308. Wiadomo, jest to ta sama grupa, więc tu parę rzeczy będzie się powtarzać. Mamy tą samą dźwignię zmiany biegów. Mamy ten sam komputer pokładowy. Oczywiście wygląda on nieco inaczej, aczkolwiek no jest to to samo. Pewnie będzie działać tak samo. Widzę, że te same rzeczy mamy tylko wyciągnięte, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o to, co możemy sobie pozmieniać na naszej desce rozdzielczej. Mam tu na myśli to, że oczywiście wszystko jest wyciągnięcie do sterowania komputerem naszym pokładowym, wyciągniętym do ekranu dotykowego, co nie do końca przypadło mi ostatnim razem i prawdopodobnie tym razem również nie do końca przypadnie mi do gustu, ale już się do niego przyzwyczaiłem, więc nie będzie problemu z obsługą tego wszystkiego. Jestem ciekaw, czy znajdziemy tu więcej opcji. Zaraz to sprawdzimy. To, co rzuca się od razu też na oczy, to ten wyświetlacz. Z tego względu, proszę ja Was, że jest to również, powiedziałbym, tablet, tak? Jest to również ekran, na którym wyświetlają się informacje. Póki co widzę przebiegi, widzę prędkość, widzę sugestie zmiany biegu i takie inne rzeczy. Kierunki mi też się migają. Mam informację o stanie w baku, że jest na full. Może zanim zacznę się jakoś tam dalej kręcić, to bym sobie znalazł kawałek przestrzeni i wyzerował przebiegi. O, a nie, znowu ruszyłem, zamiast zrobić to na początku, to zrobię to później. Widzę, że mamy te same przełączniki, mamy troszeczkę więcej wyciągniętych rzeczy na kierownicę. Niestety, jak dla mnie, te zegary w Peugeocie były wyżej, były zdecydowanie lepiej widoczne. Lepiej to było tam rozwiązane. Tutaj jest ten zegar, no jest troszeczkę schowany za kolumną kierownicy, ale to wydaje mi się, że będę mógł sobie troszeczkę tą kolumnę jeszcze podnieść, więc zaraz to sobie poprawię. Sam samochód wygląda dosyć nietuzinkowo, bym powiedział. W środku póki co, jak dla mnie, jest wystarczająco miejsca. Mój test łokcia zimnego wypada bardzo pomyślnie w tym momencie. Zapewne będę mógł sobie również tutaj podciągnąć ten podłokietnik. Zaraz to sprawdzę. No dobrze, zobaczmy. Przede wszystkim kierownica troszeczkę wyżej. O, i teraz widzę już nawet wszystkie zegary. Może ja bym sobie poszedł troszeczkę wyżej. Odrobinę. O, od razu lepiej. I teraz tak. Co możemy sobie zobaczyć? Aha, nie jestem w stanie ruszyć tym ekranem. Trochę powiem Wam tak dziwnie, mając na uwadze, że ekran nie jest w ogóle w żaden sposób skierowany do nas, w naszym kierunku, tylko jest na płasko razem z całością auta, więc troszeczkę średnio. Trip A, trip 2. Obecne ustawienia, czyli że mamy zasięgu 680 km teoretycznie. Super, od razu sobie sprawdzimy, jak się tym parkuje. Mhm. Ciekawe jest to, że w Peugeocie mieliśmy malowanie linii, dokąd dojedziemy, a w tym aucie już nie. Jestem troszeczkę rozczarowany tymże faktem. 10 tysięcy kilometrów przebiegu, spalanie 7,6. No, jest to ciekawy wynik. A na dystansie 8790 jest 7,4, czyli no ciekawe, ciekaw jestem, jak to wyjdzie u mnie. Co my tu mamy więcej? Światełka, czyli tu nic więcej. Czy mam możliwość wyłączenia? Start, stop, nie widzę tego w tamtym miejscu, tu również nie widzę, więc pewnie będzie poukrywane gdzieś w menu.
Dobra, automatyczne blokowanie mamy. Trzymam coś. O, jest tempomat wyciągnięty pod palec. Super. Głośność. Mamy coś tu do zmiany. O, proszę bardzo, możemy sobie zmienić radia. W sieci komputerowej jest coś takiego. Możemy sobie włączyć, wyłączyć tempomat i to tyle. Dobra, no może... Nie, ja wiem, że my starzy to takie dinozaury. Może jednak nie. Widzę, że nie jest to za bardzo jakoś tam responsywne. Stop and start on, parking sensor on, blink is pod sensor on. Kurde, trakcja też włączona. Ciekawe jest to, że nie mamy menu w języku polskim. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że tego nie mamy, czy że po prostu gdzieś to trzeba będzie sobie włączyć głębiej w opcjach klima. Niech mi tak nie... Chociaż dobra, niech będzie. OK. O, możemy sobie połączyć oczywiście aplikację. Bardzo fajna rzecz. Mamy tam oczywiście nawigację, którą już znamy też. Super. Bardziej mi się przydało jednak wejście. Jak widzicie, trzeba się troszeczkę natrudzić. Parking. Wszystko mamy włączone. Doświetlanie. O. Get me to home, to nie jest potrzebne. Welcome lighting nie jest potrzebne. A co to jest? O! A zobaczmy sobie, jak to działa. Czy będzie nam faktycznie skręcały się światełka podczas jazdy? Trip A. Jestem w stanie go wykasować? Jestem w stanie go wykasować. Wykasowaliśmy. Bardzo dobrze. Jedźmy dalej. Dobra, wiecie, czego mi trochę brakuje? Obrotomierza. No nie ma obrotomierza. Albo jestem ślepy. A może go gdzieś można sobie odpalić jakimiś mega fajnymi, ukrytymi opcjami, ale póki co nie mam obrotów i trochę mnie to boli. No i mamy klasyczny ręczny. Mamy klasyczny ręczny. Miło z tego powodu. Gdzie są moje obroty? Nie ma. Chociaż widzę tutaj całą lewą belkę wolną, pustą, więc być może coś tutaj nam zadziała, ale póki co nie działa. Generalnie czemu wpada kolejny samochód? Kolejny samochód wpada z tego powodu, że czeka nas wyjazd do kół, do Niemiec, więc pośród tych wszystkich aut, które mieliśmy dostępne, którymi moglibyśmy pojechać, to powiem Wam, że żadne nie byłoby ekonomiczne. Teoretycznie gdzieś tam wyczytałem, że ten samochód pozwoli na jednym baku przejechać 1200 km nawet. Oczywiście nie wierzę, że uda nam się to zrobić, z tego względu, że no to trzeba by było pewnikiem jeździć jakieś tam 100 na godzinę, 110 w porywach. My raczej będziemy jeździć cały czas na autostradach, więc zdecydowanie będziemy jechali szybciej. Powiem Wam, że bardzo mocno trzeba się wychylać, żeby widzieć światła. O, ciekawostka turystyczna. Widzę, że automatycznych wycieraczek to nie mamy. A nie, mamy. Zaraz sobie przejdę w tryb auto. Kurde, denerwuje mnie to w tych samochodach, że cały ten przełącznik, cała ta kolumna jest zasłaniana przez koło kierownicy. I po prostu muszę przekręcić tym kołem, żeby w ogóle zobaczyć, co ja tutaj mam i co mogę zrobić. Nie widzę też, żebyśmy mieli gdzieś tutaj jakichś tam asystentów pasa, szczytywania prędkości i innych takich rzeczy. Chyba że po prostu będę musiał tego jeszcze poszukać. Na chwilę obecną to mówię Wam o tym, co wiem na chwilę obecną. Pierwsze wrażenia to pierwsze wrażenia. To nie jest tak, że standardowo nie wiem, co to auto ma. Daje się temu wszystkiemu zaskoczyć. Tak, żeby no, w pierwszych wrażeniach były pierwsze wrażenia z jazdy. No właśnie, czy mój podłokietnik? Aha, to nie tyle podłokietnik, to po prostu schowek, czyli tak średnio. O, bo tutaj się widzę, nic nie wyciągnie, nie wysunie. Ale mam wrażenie, że w tym samochodzie sprzęgło mi lepiej chodzi. Łatwiejsze jest do wyczucia, aniżeli w Peugeotie. Nie jest takie twarde jak tam. Mniej zero-jedynkowo działa. Co akurat jest na mega plus, oczywiście. Przez chwilę miałem fajnego blura na mapie. Tak jakby procesor graficzny nie bardzo ogarnął to, co ma narysować i sobie zamazał kawałek drogi. Niezła opcja. Mam ochotę przejechać nim na jakąś traskę, właśnie sobie wskoczyć, zobaczyć, jak on się będzie zachowywać, więc wyjedziemy sobie klasycznie na obwodnicę. No, zaktywowałem sobie automatyczne wycieraczki, zobaczymy, jak to tam, co z tego wyniknie.
bardzo duża widoczność w lusterkach. Naprawdę ogromna. Szkoda tylko, że ustawienie ich wymaga zdecydowanego pochylenia się do przodu, czyli zmieniamy pozycję, w której siedzimy, przez co no, będziemy musieli sobie ustawić, poprawić i dopiero wrócić do jazdy. Trochę drażni mnie to, że jeżeli sobie wejdę tutaj teraz w Current Configurations, żeby zobaczyć, co dzieje się z samochodem, jakie mam chwilowe spalanie i tak dalej, to to bardzo szybko mi znika. No jednak bardziej podobało mi się, gdy wyświetlało się to jako stały element monitora z przodu. Także na chwilę obecną chyba nie będę jakimś tam mega dużym zwolennikiem tego wyświetlacza ciekłokrystalicznego z przodu, który na chwilę obecną w zasadzie pokazuje mi tylko przebieg, stan w baku i prędkość. No i to, że mam włączone automatyczne wycieraczki, to trochę za mało jak na mój gust. No ale to tak jak mówię, będzie chwila czasu, to sobie siądę z instrukcją, popatrzę, co tam jest, jakie są opcje, co można sobie włączyć, to sobie powłączam i być może zobaczę więcej. Tutaj speed limit mamy ustawiony na 35 km. To ciekawostka, czy pod tym guziczkiem mam komunikaty głosowe? To begin, say a command after the tone. No i co z tymi moimi automatycznymi wycieraczkami, proszę Państwa? Włączą się, nie włączą się? Czyli automacik, który w Peugeotie wykrywał jakikolwiek opad, tutaj widzę, że wymaga zdecydowanie więcej od życia, aby stwierdzić, że pada deszcz. Ale jeśli chodzi o obszycie foteli, wykończenia środka, póki co, no również taki wygląd niekonwencjonalny. Sama ta deska, ten nasz pulpit nie wygląda tak jak przywykliśmy w większości samochodów, że jest to po prostu jednolita bryła. Tu się zdecydowanie więcej dzieje. Powiedziałbym, że nie wiem, czy to jest dobre na dobrą sprawę z tego względu, że pewnikiem utrzymanie tego w czystości, przecieranie tego, mycie będzie wymagało trochę więcej cierpliwości od właściciela, bo jest tutaj sporo zakamarków, do których może dostać się kurz. Także wyczyszczenie tego może być, powiedziałbym, problematyczne i będzie wymagało troszeczkę więcej samozaparcia. Tak bym to określił. No i dosyć płytkie są kieszenie na boku w drzwiach. Przeważnie one są głębsze. Ten rand ściany jest wyższy, że można tam trochę więcej wrzucić. Tutaj z tego, co widzę, to powiedziałbym, że tak niekoniecznie. Kslowek nawet pojemny. Grzanie foteli. Miło. Make-up można zrobić. Ciekawostka turystyczna. Pasażer nie zrobi make-upu. Nie było lusterka. Światło mamy w trybie auto, czy mi się wydaje. Matko. Jak blisko jest ten sufit. Przywaliłem oksami. Może je zostawię w ten sposób. Tak, światła mamy w trybie auto. Ciekawostka kolejna, od razu po zgaszeniu auta. Nie jest to oczywiście bardzo dziwne, blokuje nam się kierownica, także system start-top, trzeba należy również pamiętać o tym, że Wam się zblokuje koło kierownicy, już nic z tym nie zrobicie. Ale tak samo mamy wyjście na desce na USB oraz na gniazdo ładowania. Także tutaj klasyka. Ciekawa jest również ta półka po stronie pasażera, która na pierwszy oka rzut wygląda tak, jakby cokolwiek tam zostawimy, to spadnie, wypadnie, więc w zasadzie taka mało funkcjonalna, ale jest. Jak sobie radzi audio? Nawet coś tam gra, wydaje mi się, że na trasę będzie wystarczające. Auto bardzo szybko upomina się o zmianę biegu. No ale jeśli ekojazda, to ekojazda. Mamy tu ten sam silniczek 1.2. Jeden z tych okrzykniętych w ogóle wynalazkiem dekady. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na trasie. Jestem mega ciekaw, jak tam to spalanie. Widzę, że wracamy sobie do poprzednich ustawień i widzę, że palę sobie teraz 3.2.
Niemniej jednak chciałbym mieć to widoczne na tym przednim zegarze. Wbrew pozorom więcej by mi to dało, aniżeli takie chwilowe zerkanie tutaj na bok. Aczkolwiek, o ile się nie mylę, to autko jest zdecydowanie tańsze od nawet podstawowej wersji od Peugeota, jeśli się nie mylę. Więc nic dziwnego, że tych szmerów, bajerów ma o wiele mniej. Zresztą jest to samochód też starszy. Także no, nie dziwi nic. No dobrze, zobaczmy teraz, jak będzie sobie radził nasz tempomat. Nie wiem, czy zaraz się okaże, co jest wygodniejsze. Czy jednak ta łopatka wyciągnięta przy kierownicy pod palcami, która jest po prostu tam głębiej, czy tutaj pod kciukiem na po prostu kole kierownicy. No, to może być dobre. Bez limitu, proszę bardzo. Zapamiętasz sobie? Aha, jesteś wyłączony. Proszę cię bardzo. Enter speed. Mamy włączone. O, i czyżby? Jednak tak. Pierwsza różnica do poprzedniego pojazdu, czyli do Peugeota, jest taka, że Peugeot w momencie, gdy zadawaliśmy mu prędkość powiedzmy 140 km na godzinę, byliśmy na trzecim biegu, to on tą prędkość cały czas przyspieszał podczas zmiany biegu. Czyli wciskaliśmy sprzęgło, wrzucaliśmy bieg, puszczaliśmy sprzęgło i samochód zaczynał znowu przyspieszać, później znowu sprzęgło, bieg, kolejne przyspieszenie. Tutaj widzę, że każde wciśnięcie sprzęgła powoduje wyłączenie tempomatu, a to oznacza, że nie mamy jak gdyby tempomatu do przyspieszenia, który występował sobie właśnie w Peugeociku, a który bardzo mi się spodobał. Auto nawet sobie daje radę w zakrętach, nie pływa za bardzo. Jestem ciekaw, jakie osiągniemy spalenie przy prędkości 120 oraz 140 km na godzinę. 120 km na godzinę. Uwaga, proszę Państwa, szósty bieg, spalanie 5,2, 5,3, 5,4. Mamy delikatnie pod górkę. Przed chwilą było tam 4,9, więc wydaje mi się, że no takie spalanko na zasadzie właśnie tychże 5 litrów będzie jak najbardziej dostępne w tym trybie. To takie chwilowe, wiecie, na szybciora, żeby sobie zobaczyć. Teraz zadamy mu 140. Mamy tu naszą zadaną prędkość, ale mamy też całkiem spore zniesienie. O tyle jest przyjemnie, że powiem Wam, że jest naprawdę cicho. 140 km na godzinę, prędkość taka podróżna, dozwolona u nas na autostradach. I swobodnie będę mógł sobie rozmawiać tutaj z pasażerami. Nie widzę tutaj zbyt dużego hałasu, nie odczuwam zbyt dużego szumu. Także na plus. Ok, jesteśmy w miarę na płaskim. Zobaczmy, co nam powie komputer. Komputer powie nam, że palimy teraz 7,2, 7,3, 7,5. Czyli wydaje mi się, że to spalanie, które było zaprezentowane przez komputer na przestrzeni i tych 8000, 10000 km, które wynosiło 7,2, 7,5, to jest właśnie spalanie dla takiego trybu autostradowego podczas jazdy tym autem. A to znaczy, że jest całkiem przyjemnie, przynajmniej moim zdaniem, tak? No, moi drodzy, to ja sobie jadę dalej, poczynić jakieś zakupy przed wyjazdem i zaraz pędzę do Wizarda. A w tym odcinku to było na tyle, takie pierwsze wrażenia z jazdy. Więcej powiem Wam po powrocie z Niemiec. Przed nami blisko 1000 km w jedną stronę, więc głównie autostradami, ale też wiadomo, że sporo będziemy się toczyli po mieście. Zatem po tym wyjeździe jestem pewien, że będę Wam w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tego samochodu, zarówno jeżeli chodzi o jego pakowność, a także o to, jak spisuje się na trasie, jak się spisuje w mieście. Ale to już wszystko Wam podogrywam, jak już wrócimy z wyjazdu. Także słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Standardowo, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, dajcie znaka, może macie ten samochód i idziecie nim lub mieliście okazję nim pojeździć. Dajcie znać, jak taka jazda Wam się podobała, co sądzicie o tym samochodzie. Oczywiście więcej będzie można powiedzieć w pełnej recenzji, tutaj na razie są tylko pierwsze wrażenia. Standardowo też odsyłam Was do siebie na Facebooka, na Instagrama, tam zdecydowanie więcej aktywności, zdecydowanie najwięcej na Instagramie.
Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, podoba Ci się ten film, chciałbyś zobaczyć więcej tego, takich odcinków, to zostaw subskrypcję, kliknij dzwonek, sprawdź pozostałe playlisty, a jeżeli jesteś od jakiegoś czasu, chciałbyś zobaczyć więcej swobodnych nagrywek, przyczynić się do tego, że ten kanał trwa w takiej formie, w jakiej jest, chciałbyś mieć lepiej, wiedzieć więcej, to zapraszam Ciebie do siebie na Patronite'a. Patroni zawsze mają lepiej. Ja dołożę wszystko celanie, żeby mieli jeszcze lepiej. A my klasycznie widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka.